Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Bany w dzisiejszej szkole spotowania klasztor Kap Południowy. Są tutaj ze dwie ciekawe miejscówki, także postaram się pokazać. Pierwsza jest miejscówką, na którą nie jest łatwo się dostać z punktu widzenia podjazdu, ale myślę, że warto. Zaraz spróbujemy. Nie przez przypadek wziąłem ru, ponieważ ru będzie najłatwiej. Pierwsze za nami, teraz żeby udał się drugi podjazd i jesteśmy na miejscu. Tak, udało się. Kiedyś w miejscu tego kamienia był budynek, także byliśmy totalnie bezpieczni, ale nie mogliśmy też strzelać. Teraz możemy spokojnie prowadzić tam jakiś zaczepny ogień przez tą lukę. Dodatkowo możemy się schować tutaj i nic nie możemy zrobić. Spotujemy wszystko, co wjeżdża na klasztor. Jesteśmy na pewno przed medami i przed ciężkimi czołgami, które by tutaj przyjechały. Dodatkowo możemy cały czas wyświetlać czołgi, które ostrzeliwują nasze niszczyciele czołgów tutaj z tej półeczki, także artyleria może działać. Bardzo mało damage'u stąd zrobimy, ale myślę, że w pierwszej fazie bitwy nie jest to konieczne. Drugim sposobem na spotowanie tego, co wjeżdża na klasztor, jest takim bezpiecznym. Jest wjeżdżanie, podjeżdżanie tutaj, wyświetlanie i chowanie się. Trzecia opcja, no to zaraz po starcie jedziemy przed siebie, wjeżdżamy w klasztor i możemy w zasadzie, jeśli uda nam się przeżyć, ponieważ tutaj bardzo rzadko uda nam się dojechać stąd bez straty HP, ponieważ z przeciwnej drużyny też będą jechać tutaj czołgi. Możemy delikatnie spotować okolice kapa przeciwnika. Tutaj trzeba zrobić z głową, bo są niszczyciele, także bardzo szybko mogą nas zniszczyć. Dodatkowo, jeśli ciężkie czołgi zaczną walczyć tu w tych okolicach, możemy do nich strzelać. Także całkiem przyjemna miejscówka, jeśli coś nie wjedzie. I oprócz tutaj tej drogi, aha, jeszcze możemy spokojnie prowadzić ogień tutaj, ale to już na pewno wiecie. No i oczywiście możemy się stąd ewakuować tędy, jeśli... dalej. Nigdy nie jest to problem. Czy czasem idzie gładko, ale nie zawsze. Jest. Ewakuujemy się, możemy tędy uciec na swoją stronę. Ostatnim miejscem, które chciałem Wam pokazać, które jest w jakiś sposób warte uwagi moim zdaniem, jest od linia 789. Tutaj też zaraz po starcie mapy, z racji tego, że lighty na początku nie mają co za bardzo robić, jeśli nie pojadą się bić na klasztor. To jest oczywiście bardzo ryzykowne, bo często nam się zdarzy, że po prostu nie wrócimy stamtąd. Pojedziemy do garażu, ewentualnie będziemy na totalnym ogrysku. Możemy zaraz po starcie mapy pojechać w miejsce... Tu widzę, że znowu TS-a nie wyłączyłem, no ale trudno, raz się żyje. Ja pierwszy raz od dłuższego czasu jadę do tej miejscówki i mam nadzieję, że ją bez większego problemu znajdę. To było tu. Niewykluczone, że to było tu. Tak, dokładnie. Podjeżdżamy sobie tutaj i spotujemy wszystko, co jedzie tu, co jedzie tu. Mamy też kawałek tej półeczki, także jest co robić i możemy się przydać. Tutaj jeśli jest artyleria i my wyspotujemy to, co jest na linii 7-8, na pewno nam będzie za to bardzo wdzięczna. No i jeśli linia frontu przesunie się na tyle, że możemy sobie pozwolić, oczywiście możemy wjechać tutaj w jakiś tam sposób po tajniacku z krzaków spotować wszystko, co dzieje się tutaj, troszkę klasztoru, jeśli coś wyjedzie i tak dalej. Ok, wszystko w odcinku, zachęcam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Jeśli znacie jakieś inne miejsce na klasztorze, koniecznie o tym napiszcie, a ja pokażę je w następnym odcinku. Pozdrawiam, bany.